Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Bolkowskiej. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i pierwszym vlogu ze żniw 2017 w Mokrzynie. Jak widzicie, dzisiaj siedzimy sobie w ciężkiej, zimną. Jest Brunczkowskie. Cześć. Cześć, Brunczkowski. I jeszcze, a gdzie jest? O mój Jezu, a co to tam to takie? O mój Jezu. Siema, jest z nami też i Kaskader. Siemano. Siemano, kolano. Jak widzicie, no zestaw kozak mamy. Wagon jak nic. Jak jechał Brączek, to wszyscy zjeżdżali. A, uciekali. Ogólnie strasznie daleko tutaj mamy. Chyba no największe takie żniwa, jeśli chodzi o Mokrzyn, bo tu na to pole mamy 50 hektarów, a 30 km. Ze złożeniem ciężko, no ale chociaż robota idzie. Wjechali przed chwilą, rozcięli się, praktycznie przejechali kawałek i każdy sypie. Tak przewidywalnie około 6 będzie sypało gdzieś. Zbiornik na pół hektara przed chwilą pan Bogdan mówił, także gdzieś około 6 ton będzie sypało. Koło 6 oczywiście. Powinno ładnie oddać. No powiem wam, naprawdę fest pole. Tutaj, jak się nie mylę, to Brączek w tamtym roku, czy w tym, nie, w tym roku. Bronowałeś tu ten vlog, tak. W tym. Pierwszy vlog to był. To był pierwszy vlog właśnie u Brączka, to właśnie na tym polu Brączek sobie bronował. A Kaskader, jak ci się podobał? Pięknie tutaj, tak. Bajunia. Bajunia. Musimy iść rozstawić przyczepy. A no tak. Ale nie wiem właśnie, czy zostawiać ją tutaj, czy jeszcze dalej, ale... No to zapytaj się. Przecież ci ktoś odpowie. Ja ci, no, mówię ci. Nie, no rozszczepię się tu i tyle, bo i tak pierwszą muszę najpierw zasypać, jedną jechać i... Dzisiaj ogólnie godzinny vlog, także możecie się przygotować. Serio? No, myślę, że tak. Fajnie, tak. Fajnie, myślę. Ja też tak myślę. Kaskader wczoraj zdążył do nas przyjechać, także akurat trafi na mega akcję. Już dzisiaj zboże będzie zwalał z tej przyczepy, ręcznie. No, jak? No, łopatą. No, u nas ręcznie zwala, ale to samo. Patrz, ja wam pokażę, jak my wczoraj wysprzątali. Bo ogólnie wczoraj mieliśmy za zadanie takie... O, już się ukurzyło, ale i tak mimo wszystko, jak po ostatnich vlogach widzieliście, no troszkę się przejaśniło. 3 godziny sprzątania wczoraj, posprzątaliśmy ciężką, tam stoi gwizdek. Pan Maniek właśnie gwizdkiem przyjechał. A tam jeszcze jakiś MF jedzie. Ktoś też nagrywa na polu. Ale ogólnie pogarnęliśmy ciągniczki, także czyściuteńko. Miód, malina. Niestety jakieś chwasty są, ale całe szczęście. Nic fajny zestaw nie tam jechał, patrz Bolek. Widziałem MF z rozsiewaczem. To nie jest MF. A co to jechało? To jest samej. Panie mój drogi. Jo, samej. A faktyko. Ładny samej. Rauch z tyłu? A co on rozsiewał teraz? No na po tym. Po ściernisku? Po ściernisku, no. Albo przed rzepakiem może. Pod rzepak. Ale tu chyba ma. Nie wiadomo no. Ale też mogą na posłonie, po nasieczkę jak cięte było. Żeby się lepiej. Nie wiem, nie znam się. Ale może tak być. O, ty, młody jedzie kosić. Czy co? Nie. A on co chce? Nie wiem, co on chce. Pan Majek. Nie, będzie trzeba pójść zaciągnąć panu Majkowi przyczepę. Co zrobić? Zaciągnąć plandekę. Aha, no tak. Jak tam pełna już? Nie. No tam są za co? Od przy losu. Będziemy jeździć tam. No do, o, jak wjeżdżam na Silosy, objeżdżam peluszkę i jadę w lewo koło Gliwickiego. No, to jak się zjedziem tu... Nie, no to... No tak, nie będzie gdzie się minąć. To się tak będzie kanał. No powiem wam, robota idzie. Jesteśmy tu z pół godziny może. A przyczepa jest już... No jo, ten ostatni zbiornik. Teraz tu sypią. Ciekawe jak wyjdzie. Ale z jedną będą jeździć, więc dadzą radę. Fest już jest. Pokaż tatuaż jaki ładny masz. A co to takie porysowane? Porysane. Widzisz, ten wysprzątany. Ale już się kurzy. Nie wiem, czy to jeszcze dosypują? Chyba nie. Zobacz.
Dzięki! Wszystko gryzie. Jo, teraz jo, idziemy zakładać tą dekę. No by ten trzeci dechał jak najszybciej. No, to będzie moment. Jeszcze dwie przyczepy. No jo, no ale wiesz. Teraz jak już oni się przecięli, to i tak teraz długo zeszło, bo się każdy przecinał, tu coś robili poprzednio, jak wycinali. A teraz jak już na pełne jeżdżą, to w jedną, drugą i zbiornik prawie. No. No tak cię nie będzie, to my te przyczepy już od razu jak zapełnią, to zakładać pandekę, nie? Dobra. Jechana. Weź go do góry jeszcze odpięć. Żeby przeszedł. Przejdzie czy nie chce? Nie chcę. O, jeszcze go trochę. Pan pada tu. Za co to było? Za to? Tu z tyłu, nie? Co ty masz? Ja? To faktycznie. Bo szkoda czasu. Nie chcę dalej jechać. Chcę? Zaraz idę właśnie. O, całą piątkę widać w tle. Teraz włączył, jo, bo zapomniał. Bo wie, po drogach jak jechana to było włączone. O, na spokój, tu wyciągane będzie. Chyba dzisiaj tak nie będą lgły jak wczoraj. Co? Chyba dzisiaj tak nie będą lgły jak wczoraj. Tutaj ludzie, to była masakra. Na jednym polu Przemek to cały czas ciągnik przy nim jeździł. A tam się wydaje, że on się zakopał na górce. Kto? Arizona? No. Albo nie. Cześć, dzień dobry. Witam pana kierownika, kierowcę najmłodszego. Proszę bardzo, jak pięknie. A co to tak ładnie szyby wyczyszczone? Ale idzie, co? No, ta dużo jeszcze było. No, ale momento. Jak ja chyba z tą jadę? Dobrze. Zamykanie niż wszystkich innych.
się tym jeździ, tak samo jak tamtymi, tylko to są lepiej. No jo, taki kruśnik. Trochę leży, nie? Ale nie aż tak tragicznie chyba. Mówię, że trochę leży, nie? Ale nie aż tak tragicznie. Gdzie to są takie mokre miejsca? Pewnie najgorsza będzie ta górka z piachem i tam pod lasem, czy nie? No ale chyba nie będziesz tak padał jak wczoraj, nie? Wczoraj powiem wam ludzie, no naprawdę z przemkiem ciągnik jeździł cały czas i tylko do wyciągania jeden. Co przejazd w Przemo siedział. Może gdzieś jak będzie chwila, to wam wstawię, bo mam jakieś tam ujęcia złapane. Teraz.
Jeszcze nie? Jeszcze trochę. A ta już czy nie? Nie. Jo, to jeszcze lepiej. To będzie fajny. Ile? 15,4. No to już te... Tak było. Przez wagę tylko niech się puszczą, twarzą, śmienice będą ustalały. I tam się kruje tylko na kosz. No to samo nie będą wierzyć. Co? To samo nie będą wierzyć. Oni wiedzą co chcą, ja rano odgadziałem. Chyba żeby przez kosz przejechać, żeby zbawić.
Dobra, czekaj. Dalej, kurwa. Mój Jezu. Dawaj, Malina, ciągniesz. Firmowe paliwo. A co to takie to piciu będzie? Kurna dziot. No komuś się trochę zardzewniało się. Pomóc ci, Malina. Komuś szczeli w ryja. Masz? Nie. To nie. Pan Maniek, proszony o odbiór przyczepy. Nie wiem, powinien być już. A gdzie idziesz? A dobra, na razie. Masz jechać czy nie? No, coś mówił. O skurwesy. Piotrek, po której stronie łanu jesteś? Po lewej czy po prawej, jak się patrzy tutaj od tej strony? Czekamy? No to weźcie, poczekajcie, bo ja muszę od ciebie przyczepić. Chyba nie wiedzie, co? Nie. Dobra, musisz powoli ten. Nie, do góry, daj normalnie. Nie, dobrze jest. Szyba umyta, jak tu widno się zrobiło. Bogdanowi jakiś pasek poszedł, chyba od tego, od wytrząsaczy tam w środku. Jakaś blaszka poszła i... Jo. Agio! Thank you.
Najpierw 10 20 cm, jak dupa wyjdzie, bo kurwa jak przód nie będzie wychodził, to mnie ściągnie ze skarpy i stój polecam. Gdzie mam polecić? W środku. Malutku. Jedynką? Jedynką, no. Dwójką terenową. Nawet łącznie od razu blokadę. I pomału, jak proszę, to od razu blokadę, tak? Jak to tak? Donek! Ziemia jeszcze wilgoć jak przetrzyma, no zobacz. Przemek teraz podjechał niemu. Ty, reżim ma spuszczony? Z czego spaliłem? A, no ta. Czekaj powoli, ale powoli do tyłu. Powolutku. Daj tą zawleczkę. Czekaj. Dobra, mam. Ty. Na ręcznym go zostawiłeś, nie? Ale zgasić też już go możesz. Nie, bo ja muszę tam podjechać dalej. A, ty jedziesz tam do nich. Teraz? Tak. Dawaj. Czekaj. No, poczekaj światła. Dobra, działają. Jazda. Ile tam jest na
zbiornik, chyba Piotra tylko. Idziemy poprosić Arizonę. Arizonko, dawaj mnie to. Dawaj mnie to. Jezus, jakie te kieszenie.
znaczek nie masz? Bo najpierw było jak podpisz w górę, to jeszcze raz i spadł. Bo teraz nie będzie ich zbić. Teraz mniejszy młotek jeszcze przynieść? Nie mam mniejszego młotka. Przepraszaj to. No jo. Jak to zwyczaje ludzi, nie? Jest mniejszy? Ten do ciebie nie jest. Co? Lekko większy ten. Czemu? Czekaj. Co? Ty miałeś? O Jezus Maria. Narobiło ci bałagan. Maria. Teraz ja to wszystko mam. To kieszeń jest naciągnięte, nie? Paluszki na bok. Malutkie, to musimy mieć krótkie, po co tyle kłuc. Dlatego coś wybija, kiedy za tego wybiję. Którego? Dlatego tam, co tam postawiłem. Dawaj wbijaczek. Teraz kieszenie pełne wszystkiego. Wbijaczek. Trzymać. Trzymać. To jest twoje, to można podnieść już. Moje wybijaki na przymocy do ręki. Nie można się tym bawić długo. To jest twój, to jest twoje, to moje. To jest taki wielki młot. Dobra, ja się... Słuchajcie, zawsze to teraz to skusimy i ja począłem się patrzeć. Jo. To się opuszczamy.
pierwsze, więc tak. Bo widzę na tym, na ciśnieniowierze, co mi nabiło. Siemanko, witajcie! Witam w kontynuacji. Takiej taliwacji, Mr. Mormondo, 15 dobry, nocy. Dobry. Witam cię serdecznie, panie kolego. Jak widzieliście, wszyscy do Asliwa, do Mokrzyna przyjeżdżają. No ogólnie teraz, tak jakby uciekałem przed deszczem, wszyscy zjechali już. Pojechali kosić Ciekawe. Kolejne pole. Pokaż ludziom, jaką ładną chmurę masz przed sobą. Nie wiem, czy to będzie widać, ogólnie ze Szczecina idzie, ale to dopiero pewnie z godzinkę i się pokaże. Jak widzicie, dzisiaj z tandemką sobie śmigamy. Ogólnie no, na dożynku nie udało mi się dokończyć vloga. Jak widzieliście, na początek był, obiecałem, że będzie godzinny, więc wszystko sobie połączymy. Sobie polowe. Pan Bogdan ten zestaw ściąga. My sobie musimy go przykryć. Bierzemy Mazdy i jedziemy na kolejne pole. O. Wózki sobie stoją. Tak. To dobrze złamać. Ładnie. Wchodzi. Tak pięknie, nie trzeba nic. Nie, tu trzeba zawsze do góry pedał, a tu jest tak już zrobione, że nie trzeba w ogóle. Dobra. Przydusił, pierdolony. Idzie. Wyciągnął. Dobra, czekajcie, idę sobie zobaczyć z której strony, bo jeszcze pierwszy raz tą przyczepę widzę. Moment. A ja nie widzę tego. Aha, wiesz co, ty musisz wejść? Z tej strony. Ty musisz. Co? A co mi to da, jak ja muszę tu od góry? Czekaj, nie ma tam nic? Nie, to trzeba ręcznie, musimy obydwoje. O, a tu to tak leci? No, nieciekawie to leci. No, bo żadnego tego nie widzę.
do ciągnięcia. Zresztą za dużo landara, żeby było takie ten, bo by nie uciągnął. No może nie jest pełna, bo tu jeszcze jak widzicie ze dwa zbiorniki, myślę, żeby po całości weszły. Dawaj Andrzej, nie ociągaj się. To wejdź se wyżej. Dobra, czekaj. Urwie następnemu. No samemu tu nie zrobi niestety. Dobra, spoksik. Tutaj musi być. Dobra. Tu jest zapięte. Ogólnie po mojej prawicy możecie dostrzec zaorane pole. To kawał pola. Dzisiaj orali tu na dwa. Deutsch, ten starszy typ. I nie wiem, tam była piątka zawieszana. I Ursus 16-14 z czwórką. Powiem wam, szybko pogarnęli, a tu kawał pola jest. O! Wierch pęknie, widzi za bardzo ją na kawał. Jeszcze jeden wejdzie. Panie Mańku, jedną odczepiamy czy nie? Tak, tak. Odczepić? Ale to chyba tam na górę wyciągnąć. Jo? O, to jak teraz sypie, to i ta przednia też będzie już pełna pewnie po tej. Jeszcze jeden zbiornik wejdzie, nie więcej raczej. Dobra. Będziemy zaraz na górę je wciągać i tam rozepniemy i trzeba poczekać na drugi ciągnik. Ale szybko zasypali, fest. Dobra. Ale się kurzy. Zapniemy! Nie? Landekę zapinać czy nie? Dobra. To wtedy landekę zapniemy i odepniemy tą tylnią.
jeszcze chyba kawałek. Dobra. Tu jest pewnie ten zaczep, a nie, tu będzie dobrze. Dobra, poszło. Co, zaczep zostawić w niej? Tak, tak. Dobra. To moment, zaciągniemy plandekę tylko. Dobrze, jest drugi kombaj do pomocy. Patrzcie, co mi się wjebałem w wodę. Cały mokry mam skarpet. Ja pierdolę. Takie uroki śniegu. Biegnę do pana, cała noga mi aż padła. Co? Ja sobie biegnę do pana, a tam wody potąd. Masakra to stoi. Ja na początku, jak tam przyczepę podczepiałem, nie? To też, tak nie patrz, nie poprzy, jeb mi do wody, nie? No tu cały dołek jest zalany. Fata Morgana normalnie. Zaraz momentalnie słońce zajdzie i koniec. O dzisiaj jak mierzyliśmy, wczoraj był drugi dzień, trzeci dzień słońca. Myśleliśmy, że już zboże będzie naprawdę pest, a się okazało, że owiec jedynie dał 12, jęczmień był koło 15, a przyżyto około 16-17. Także dopiero dzisiaj to wszystko doschło. Jak widzicie, dopiero dzisiaj zaczynałem kosić. Więc pewnie te ostatnie partie z dzisiaj, które jeszcze powstały, już pełne, pójdą pewnie w silos. A te pierwsze z rana pewnie będą jeszcze suszone, ale to zobaczymy, jak pojedziemy na winę. Ogólnie patrzyliśmy na burzową info z Adasiem, naszą pogodynką. I nieciekawie, może być już za chwilę, jak sami widzicie, momentalnie, nie wiem, minęło z 5 minut do poprzedniego ujęcia. Kto to się tam wybrał tak przecinać? Pan Ryszard? Ryszard? No tak! No tak! Może właśnie za mało. Albo za dużo. Ogólnie to jest zawsze zawsze w ogóle. Ja to w ogóle po ten samochód. Mokrzyn szarżuje! Mokrzyn nigdy nie traci formy. Dobry, dobry. Ja to a może za dużo ścieli? A może za mało? A jest? Boże. Tu są dwa zbiorniki. Zaraz będą jeszcze pie... No, to teraz wszyscy się sypią. Dziękuję, dobranoc. We'll be right back.
Weź tam zapnij. Nie, za czołę! Za górę tam załap, żeby tak ścisnęło to. No za ten co wystaje, o! Za to przeciąg... No linkę na tym. Nad tym. Żeby to przyciągło, no o, dokładnie tak. Dobra. Kurwa, jak mi... O, ale tam jest konwój teraz. A ja Hanna jeszcze z tematem. Kto to pasy tu zapiął, nie wiesz? Ty, ja chcę odpiąć ni chuja, musieliśmy urwać pas. Ktoś w... teraz, bo ja nigdy pasu nie zapinałem. O. Potem. Patrz. To jest ten, przez środek i ostral. No. I ja z tematem. Tylko nie za mocno, nie? Żebyś nie urwał. Dzisiaj szarżuję. Pokaż. A, to jest ta, co nie ma nigdy tego. No to już wiesz. To jest zapięte. Dobra, to chyba to takim akcentem wypada zakończyć. Jak to mówi, lama do lamy. Spierdalamy, także jak widzicie, widzicie tu akcja na pełnej. Ale ładnie teraz przycisnęło. Stańmy, bo tam ładnie było. Faktycznie. To wiecie co, mordeczki, no jak widzicie, tyle by było chyba na temat żniw, bo raczej jak to popada jeszcze. Jak to jeszcze popada, to już raczej nic w sensie nie nagramy. No tylko godzinny. Dobrze, że w ogóle jest jakiś vlog. Myśleliśmy, że będzie o wiele, wiele więcej. Ważne, że coś jest. Także wam dziękuję za tą godzinkę, mam nadzieję. Choć nie wiem, ile mam materiału, żebym się nie pochwalił. Ile będzie, tyle będzie. Ile będzie, tyle będzie. Ja postaram się skleić ze wszystkiego, co mam, od całego pobytu. Także mordeczki, ja wam dziękuję. Łapka w górę. Piąteczka dla was. Do kolejnego vloga, mordy. Na razie, trzymajcie się, cześć.